Dziś gościem Radia Fama jest pan Tadeusz Szymańczak, poseł na Sejm pierwszej kadencji, czynny działacz społeczny, zaangażowany bardzo mocno w sprawę budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry panu. Tak, witam państwa serdecznie. Chciałbym właśnie porozmawiać temat żywy, ponieważ jutro kończą się tak zwane, z naciskiem na tak zwane konsultacje społeczne. Właśnie, a propos konsultacji społecznych, trwały one przez ostatni miesiąc, rozpoczęły się na początku lutego. Czy gminy zdołały opracować jakieś wspólne stanowisko w tej sprawie i pod jakim kątem opracowywane zostały przez państwa uwagi do tego projektu? Jak najbardziej tak. Chcę powiedzieć, że nie spełnia to żadnych kryteriów, tak zwane konsultacje społeczne, ponieważ naruszane są konwencje Unii Europejskiej, a pierwszą z podstawowych to jest konwencja o dostępie do informacji i udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. To jest jedna z konwencji. Druga to jest Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona we Florencji w 2000 roku, gdzie Polska ratyfikowała tę konwencję. Trzecie to jest rażące niewypełnienie dyrektywy 2002/49/EEC, mówiące o nadmiernym hałasie i jego pomiarach. Czwarte, to jest specustawa dotycząca CPK, bo ich jest jeszcze kolejowa i drogowa. Ustawa nie jest zgodna z prawem Unii Europejskiej. Są rażące próby odebrania własności ziemi i nieruchomości lokalnemu społeczeństwu. I lokalna ustawa, która została przez specustawę wykluczona, to jest ochrona gruntów rolnych i leśnych, a znajdujemy się w obszarze najlepszych gruntów na zachodnim Mazowszu. Jest to, przypomnę, 7 tysięcy hektarów. W pierwszym etapie 7 tysięcy ludzi do pozbycia się, wywalenia. Następnie to w drugim etapie, czyli kolei, o których też mówimy w tej chwili, bo mamy korytarze kolejowe i drogowe, to jest też, przypuszczam, w drugim i trzecim etapie około również 7 tysięcy ludzi, czyli w sumie, jak popatrzymy na te trzy gminy, to jest około 15 tysięcy ludzi do wywłaszczenia, czy też pozbycia się ich z tego terenu. Chcę powiedzieć, że to nie jest tak, a dzisiaj nie chciałbym źle być zrozumiany, że jestem zadowolony, bo kiedy my jako trzy gminy, Baranów, Teresin, Wiskitki byliśmy, to inne gminy, inni ludzie mówili, a mnie to nie dotyczy. Myśmy wtedy już mówili w 2018 roku, oj, oj, uważaj, żeby przez twoje ją sypialnie nie leciały tory. I dzisiaj wyznaczenie korytarzy kolejowych i drogowych powoduje, że na nasz wózek, bardzo niekorzystny, nieprzyjazny dla ludzi, wsiadają inne samorządy i dlatego zwartość w działaniu powoduje większe oddziaływanie. Na naszym profilu, nie dla CPK, Tadeusz Szymańczak na Facebooku, państwo macie dokumenty, które są wzorem do ściągnięcia, bo one są w wersji edytowalnej. Można dopisać, albo trzeba nawet dopisać swoje uwagi, że krajobraz mam piękny, że sprowadziłem się tu, bo było cicho, spokojnie, bo z miasta przyszedłem, bo uważam, że czyste powietrze, bo nie ma hałasu. W związku z tym to należy uzupełnić. W nagłówku jest, komu trzeba to wysłać. Prosiłbym wszystkich mieszkańców tego terenu i korytarzy kolejowych i drogowych, żeby to zrobił każdy członek rodziny, pełnoletni oczywiście. Dlatego jeszcze raz zachęcam do korzystania z materiałów nie dla CPK, które są zamieszczone, oraz mojego profilu Tadeusz Szymańczak. Jeśli popatrzymy sobie teraz, to muszę tutaj powiedzieć, szanowni radiosłuchacze, niejednokrotnie niektórzy mi mówili, a ja mieszkam w Żyrardowie, w Sochaczewie, tam w Milanówku, to mnie to nie dotyczy. To chcę powiedzieć, że jeśli nie trafią cię tory, jeśli nie trafi cię droga, a hałas będzie, bo przypomnę, będzie to autostrada, tutaj ring autostrady wokół Warszawy, będzie to 6 pasów drogowych, o natężeniu ruchu 200 tysięcy samochodów na dobę. Jak sobie nałożymy
siatkę dróg, koleje, to w tych trzech gminach będzie trudno mieszkać, bo my już nie jesteśmy w tych sprychach, tylko my jesteśmy w Piaście, gdzie wszystkie sprychy schodzą się do środka i niestety będą strefy budowlane, wyznaczane, nie będzie można się pobudować, spadną nieruchomości, ich wartość. Mało tego, chcę powiedzieć o jeszcze jednym ważnym zagrożeniu. Z tego, co moja wiedza sięga, takie lotnisko będzie musiało być zasilane w energię elektryczną i to, jak pamiętamy, protesty 400 kV, to będą dwie takie linie, bo muszą być niezależne z dwóch stron doprowadzanie energii elektrycznej, a ilość lub potrzeba tej energii to jest na poziomie miasta, na przykład Radom. Takie ilości tego tu będą. W związku z tym również pojawiają się nowe strefy, nowe oddziaływania. Więc zwróćmy na to uwagę. Mało tego, chcę powiedzieć może wyraźnie, że mieszkańcy tych gmin i gmin ościennych nie są przeciwko rozwojowi lotnictwa, kolejnictwa, tylko że ustawy, ja o tym mówiłem w Sejmie 5, że specustawy CPK, drogowa, kolejowa są popsute, bo przypomnijmy, przecież o CPK było ustalana w nocy, rano się budzimy, już jest, kiedy wcześniej pojechał wójt Kolek na Komisję Infrastruktury, to go nie wpuścili do Sejmu. Tak się odbywają konsultacje społeczne. Dzisiaj wielu internautów, wiele osób znajomych dzwoni do nas i mówi: posłuchaj, czy ty masz jakieś lepsze mapy, bo tam nie mogę rozczytać miejscowości, dużych miejscowości, Żrardów, Sochaczew. Pracujemy na tych mapach, które mamy. W związku z tym to tylko świadczy o niechlujstwie i wydawaniu publicznych pieniędzy, które mają spełnić tylko cel medialny, a nie rzeczywisty. Mało tego, wrócę może do tego, czy mieszkańcy są za, czy są przeciw. Otóż jeśli pan minister Horała mówi, że będą dobrowolne wykupy, to ja uważam tak, to dlaczego on proponuje, żeby rolnikom z tych trzech gmin wykupywać grunty po cenie rolnej, plus do tego kilkadziesiąt procent może dołożyć, więc dlaczego to robi? Robi to świadomie, na niekorzyść swoich obywateli. Władza nie może się tak zachowywać wobec obywateli, dlatego że grunt rolny zmienia przeznaczenie później po jego wykupie na przemysłowo-usługowy, który już kosztuje 10, 20, a w niektórych przypadkach i więcej razy. Więc państwo polskie zaczyna być spekulantem odbierania nieruchomości w majestacie prawa. Tutaj przypomnę, że od 100% wartości wyceny nieruchomości będzie odejmowana amortyzacja, będzie odejmowany podatek. Więc obywatelu, myślałeś, że dostaniesz rzeczywistą kwotę zwrotu twojej nieruchomości, a dostaniesz może 40, może 60%. Więc my z takim systemem prawnym absolutnie się nie zgadzamy. I gdyby, ja to również powiedziałem, gdyby kwoty były proponowane adekwatne ludziom do wartości rzeczywistej plus utrata czy przerwanie więzi środowiskowych, rodzinnych, tak jak jest to w Unii Europejskiej, bo niczego nowego nie wymyślamy. Mało tego, to strona społeczna opracowała projekt nowelizacji ustawy, a pan minister Horała, nie wiem, czy pracuje na naszym, bo nie chce usiąść wspólnie do stołu, i to są również konsultacje, bo jeśli ten projekt zawiera wady, to należy przy stole, tak jak my siedzimy tu, przy stole ewentualnie rozwiać te wątpliwości, ale nie. W związku z tym ja domyślam się, że panu ministrowi, panu Marcinowi Horale chodzi o popsucie tego, co jest już popsute. W związku z tym to nie ten kierunek. I apelowałem w Sejmie na podkomisji do spraw lotnictwa, że my musimy tam usiąść i rzetelnie przeprowadzić proces nowelizacji tych ustaw. Wtedy, kiedy cię trafi tory, droga, że przez twoją sypialnię będzie to szło, to wówczas w pierwszej kolejności powinieneś skorzystać z prawa wykupu.
czyli umawiamy się w drodze umowy cywilnoprawnej, wyszacujemy tą wartość, dodajemy na przykład 25%, tak jak jest to w państwach Unii Europejskiej, i obywatel wtedy zrozumie to, że ta propozycja jest rzetelna, że go nie ograbia, że w drugim miejscu będzie miał możliwość odtworzenia tego, co ma. A tutaj na spotkaniu w Baranowie 22 stycznia tegoż roku jeden z przedsiębiorców powiedział, że 120 dni na przeprowadzenie jego firmy absolutnie nie jest to do przyjęcia, bo on zapasy magazynowe ma na ponad 100 tirów, a władza mu za przeprowadzkę, za koszt transportu nie zwraca. On musi zwolnić 50 pracowników, dać im odprawy, a władza mówi, to jest twój problem. Tego nie zwracamy. No dobrze, znalazłem jakąś dużą halę, przeprowadzam się, robię nabór pracowników, muszę ich przeszkolić, a władza mówi, tego ci nie rekompensujemy, to jest twój problem. No to jak można spokojnie na to patrzeć, kiedy w majestacie prawa ludzie są ograbiani ze swojej godności i ze swoich nieruchomości? Na to przyzwolenia społecznego praktycznie nie ma. Dowiedzieli się Państwo w zasadzie na tej sesji nadzwyczajnej, która odbyła się w styczniu w Baranowie, że będzie możliwość tych dobrowolnych wykupów już jeszcze w tym roku. Czy spotyka się Pan z głosami, że mieszkańcy mogliby przystąpić do takiej propozycji spółki? I jakie to by mogło mieć konsekwencje dla pozostałych mieszkańców, którzy do takiej propozycji nie chcą przystąpić? Widzę, że Pani się bardzo dobrze przygotowała do dzisiejszego tematu. Pytanie jest bardzo precyzyjne i bardzo właściwe. Otóż w naszym środowisku wiemy, znamy, że są ludzie, którzy mają spadek po rodzicach, mieszkają w Łowiczu, w Skierniewicach, w Warszawie, Bóg wie gdzie, mają 3-4 hektary i nawet gdyby Pan Chorała zaproponował im w wersji wykupu gruntu rolnego plus 100%, to w obrocie między rolnikami takiej ceny nie ma. I ci ludzie ewentualnie podejmą taką decyzję sprzedania. I dlaczego to jest tak niebezpieczne? Otóż przestrzegam, apeluję do tych osób, że robi sobie krzywdę i krzywdę tym, którzy będą później sprzedawali. Dlaczego? Ano dlatego, że my uznajemy to, co wcześniej powiedziałem, że ma to być grunt przemysłowo-usługowy, który kosztuje 10-20 razy drożej, bo to jest cel publiczny, pod który będziemy wywłaszczani lub wykupywani. Więc to jest pierwszy bardzo ważny element. Tak jak powiedziałem, jest to istotne i ważne, że to jest w interesie tych, którzy tą nieruchomość chcą również zbyć. Chcielibyśmy, żeby później nie było do nas pretensji, że ktoś wiedział, a coś nie powiedział, dlatego uznaję społeczną rolę mediów, które mają do spełnienia bardzo ważną misję, za co również i Radiu Fama dziękuję. Cieszę się, że mogę słuchać również Was na 104.1 FM i będę, że tak powiem, podejmował tą współpracę w ramach jak gdyby edukacji społecznej, bo to tak bynajmniej również rozmawiam i ja. Dlaczego to jest tak istotne? Otóż w moim przekonaniu czynnik społeczny, strona społeczna opracowała taki dokument, opracowała nowelizację specustawy. Nawet odpowiedzieli nam na piśmie to, co było zawarte, a zrobiliśmy to przy udziale i współpracy z prawnikami i rzeczoznawcami od nieruchomości, od wycen nieruchomości. I co się okazuje? Że w 90% strona rządowa mówi, że to się nie nadaje. Nadal trzeba odliczać amortyzację, nadal trzeba płacić podatek od tego wszystkiego, pomniejszać wartość. I oby nie było tak, przestrzegam to wszystkich, a na moim Facebooku jest wiele dowodów na to, że w Kujawsko-Pomorskim, kiedy wyceniali pod autostradę dom, stary dom, trzeba powiedzieć, ale dostosowany do obecnych standardów życia, to rzeczoznawcy
z spółki generalnej dyrekcji wycenili dom za 52 tysiące złotych. Proszę mi odpowiedzieć. Bardzo chętnie poznam receptę, jak w drugim miejscu o takim samym standardzie i powierzchni należy postawić dom. Będę każdemu wdzięczny, jeśli taką receptę mi przedstawi. A z drugiej strony przestrzegam, żeby nie dochodziło do takich nadużyć, bo to jest po prostu nieuczciwe. Nie chciałbym używać brzydkich słów. To jest oszustwo i kradzież dorobku niekiedy pokoleń danej rodziny. Mieliśmy możliwość, a strona rządowa bardzo tego o to zabiegała, żeby pojechać do miejscowości Nieboczowy. Tam, gdzie jest budowany zbiornik, na razie suchy, później będzie mokry, jest zapora budowana w Raciborzu. Chcę powiedzieć, miała być oddana na przełomie 2018-2019, miała kosztować 1,5 miliarda złotych, kosztuje już 2,5 miliarda złotych, jest nadal nieoddana. W związku z tym widzimy, jak ewentualnie ktoś wrzuca temat, a później niedoszacowanie próbuje rekompensować z naszym mieniem. To jest nieuczciwe. Pojechaliśmy do tej miejscowości i chcę powiedzieć tak, że szczęście Nieboczowianie mieli, to była miejscowość, która liczyła 600 osób, a udało ich się przeprowadzić 200 osób i jak popatrzyliśmy na te warunki zewnętrznie, bo inaczej wygląda opakowanie, a inaczej jego zawartość. W związku z tym faktycznie nowy kościół, nowy cmentarz, przeniesiony cmentarz. Dla mnie to jest rzecz bardzo skandaliczna. Grzebanie się w szczątkach ludzkich. No ale widocznie była taka potrzeba. Dlaczego tylko 200 nieboczowianin, mieszkańców Nieboczowa skorzystało? Bo spółka wody Racibórz chodziła i namawiała, sprzedaj to, bo to mówiła bardzo fajna pani sołtys, pani Mazurek wsi Nieboczowy, żeby sprzedać tą nieruchomość, to se kupisz dom, to se kupisz samochód, a może pojedziesz na wczasy nad morze. W związku z tym część ludzi skorzystała. Oni walczyli i tutaj podkreślam, oni walczyli 20 lat przy nadzorze Banku Światowego, który udzielił kredytu i nadzorował, żeby Nieboczowianie nie zostali wykiwani, a i tak zostali wykiwani. Nawet na drobne kwoty, bo obiecano im, że zapłacą im za przenosiny, zapłacą im za przerejestrowanie samochodów, przyczep, traktorów, nowych dowodów osobistych i tak nie dotrzymali tego porozumienia. Warunkiem tego, że to się im tam udało tylko dla tych 200 nieboczowianin, że mieli wójta, ja bym po męsku powiedział, że wójt był naprawdę człowiekiem, który stał z mieszkańcami, ponieważ nakazano mu wydanie decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni. A on powiedział, że nie, on jest tu przedstawicielem mieszkańców i on tego nie zrobi. W zastępstwie zrobił co prawda wojewoda, ale przystąpili do realizacji wykupów i przenosin, nie wysiedleń. To jest zupełnie inna sprawa. Myślałem, że jak pojedzie strona rządowa z nami, to ci mieszkańcy niestety nie będą mogli się swobodnie wypowiadać, jak również i my nie do końca moglibyśmy to zadawać takie szczere pytania. I muszę powiedzieć tak, jako strażak z dużym doświadczeniem, gdzie widziałem w życiu różne zdarzenia, a moja psychika musi być odporna na różne zdarzenia, na nieszczęścia ludzi, czy to w wypadkach, pożarach, czy innych, to tam pamiętam zdarzenie i to mi się zapisze już, że strażak, naczelnik z Nieboczowa, kiedy mówił o tym, jak go przenieśli i że on ma tu nowy dom, że on tu wie, że te warunki może nawet są lepsze niż tam, ale brakuje mu tego klimatu. On by wolał być tam. Jak zaczął mówić o swoim synu, to niestety zatkało go, zaczął płakać, położył mikrofon i wyszedł. Wtedy wstałem i powiedziałem, niech pan się tych łez nie wstydzi, bo to jest jak gdyby wskazówką dla strony rządowej, co wyczynia z nami. I muszę powiedzieć, że na stronie rządowej
nie zrobiło to żadnego wrażenia. W związku z tym ja mam nadzieję, że nie będziemy grillowani tak długo jak nieboczowianie, że ten proces, o którym mówię, od strony prawnej trzeba najpierw uregulować, będzie trudne sprawy, które jesteśmy za rozwojem polskiego lotnictwa, kolei czy dróg, ale na zasadach ludzkich to nie może być grabienie, podkreślam, majątku i dorobku niejednokrotnie pokoleń. Czy możemy porównywać zatem tę sytuację mieszkańców Nieboczowy z sytuacją państwa? Bo tutaj mówimy o 200 mieszkańcach, a tutaj mówimy o 7 tysiącach gospodarstw, które są poddane jakby tym wysiedleniom. Jakie rozwiązania można przenieść właśnie od po rozmowie z mieszkańcami Nieboczowy na ten nasz lokalny gród? Lekcja była bardzo dobra. Chcę powiedzieć, że wiele skorzystałem, wiele się dowiedziałem, ale gminy Lubomia i pana mecenasa, wójta Burka, nie da się przenieść czy porównać do naszej sytuacji. Po pierwsze, to przyroda zrobiła takie warunki tym ludziom, że ta uciążliwość była prawie co roku, a w 1997 roku mieli potężną powódź. W związku z tym oni już wiedzieli, oni zawsze byli już przygotowani do tego, że samochód, traktor, maszyny trzeba postawić na górce, żeby nie mieć kłopotów. Dobrze zrobili, że będzie to dla innych zabezpieczeniem ta zapora w Raciborzu. Ale tutaj w Baranowie to jest wymysł, urojony wymysł polityków, gigantomanii za niebotyczne pieniądze, które przyniosą nie wiem jaki skutek dla środowiska, dla społeczeństwa, tego środowiska, które tu jest i przede wszystkim niedoszacowania finansowego. Cały czas zachęcam, robimy opracowania, wykazujemy, badając dokumenty Ministerstwa Infrastruktury, jaka jest niekonsekwencja i nieodpowiedzialność. Więc tych dwóch rzeczy nie da się porównać, jak również skali. Bo powiedzmy, nawet gdyby to chodziło 600-700 osób, które były na początku, do 7 tysięcy ludzi w naszym, w pierwszym etapie tylko, pani redaktor, szanowni państwo. Ale dochodzi do tego również nie jedna miejscowość Nieboczowy, bo tam była jeszcze druga miejscowość, zdecydowanie mniejsza, a tu dochodzi 21 miejscowości. Tego nie da się przenieść, w związku z tym, gdyby były takie warunki, to być może niektórzy by chcieli skorzystać. Ja chcę powiedzieć, że przykładem, choć może nie powinienem używać swoich przykładów, ale nasze gospodarstwo rodzinne, córki, syna, moje z żoną, liczy niecałe 90 hektarów, położone jest na 4 gminach, w 12 miejscowościach, w 80 kawałkach. Gdyby ktoś zaproponował rozsądnie, że będzie Szymańczak miał w innym miejscu 100 hektarów, na przykład w 2 kawałkach, to może bym nawet sam był zadowolony, żeby się przenieść ze względów organizacyjnych, a także technicznych i finansowych. Ale takich wartości, o tych się mówi, medialnie mówi, klepie cały czas, żeby fajnie było. I pierwsze rzeczy, to, które docierają do naszego środowiska, nas bulwersują. Natomiast w opinii społecznej, która jest dalej, fajnie to wygląda. Dlatego ja zawsze uważam i uważałem, że należy, żeby cokolwiek o innym powiedzieć, o innej grupie społecznej powiedzieć, to trzeba zdobyć wiedzę w tym zakresie, a dopiero dyskutować, a nie mówić tylko, że jak ja mieszkam na 6 piętrze, to mnie ani droga, ani kolej, ani samolot nie dotyczy. Nie, niekoniecznie tak jest. Powrócę jeszcze zatem do tych konsultacji społecznych dotyczących rozbudowy sieci dróg i linii kolejowych. Biorąc pod uwagę, że są to konsultacje ogólnopolskie, jakie znaczenie będzie miał głos mieszkańców z naszego rejonu w tych konsultacjach, gdzie no, w całym kraju mieszkańcy są raczej zadowoleni z tego, że rozbudowa będzie prowadzona, rozwój tych sieci kolejowych w całym kraju będzie poszerzony? No tutaj z tym optymizmem, pani redaktor, byłbym bardzo ostrożny,
Dlatego, że dowody świadczą zupełnie o czym innym, bo jeśli w Wieliszewie jest 1000 ludzi na spotkaniu, na tak zwanych konsultacjach społecznych, gdzie krok po kroku wyjaśnia się, kiedy ja w Żabiej Woli jestem na spotkaniu, gdzie jest 500 osób, 300 osób, w Nieborowie jestem, w Bolimowie, w innych miejscowościach, to ja raczej tego optymizmu nie widzę. Tego, że te korytarze kolejowe powodują zagrożenie. Wytłumaczmy może, na czym to polega. Korytarz, który ma 10 i więcej kilometrów szerokości, w którym narysowane są trzy kreski, chcę powiedzieć już nie o jakości map, ale dlaczego te trzy kreski są rysowane? Ano dlatego, w moim przekonaniu, jest to moje odczucie, żeby mieszkańcy się pokłócili między sobą, bo ja obserwowałem ich na tych spotkaniach i mówią, tą kreskę niebieską to bym na południe przesunął. A ja ciągle powtarzałem, ludzie zrozumieli, mam nadzieję, w większości zrozumieli, że nie jesteście autorami tych kresek i jeśli coś jest źle, to należy autorowi odesłać do poprawy. I koniec, i amen. Natomiast w naszym odczuciu jest, żeby to był wariant, który jest realny do tego, w związku z tym te oddziaływanie w tych korytarzach może być tak duże. Ja przypominam sobie jedno spotkanie w Józefinie w szkole, gdzie było chyba około 600 osób. Urbanista mówił, że postawienie samych ekranów nie załatwia sprawy, dlatego że hałas, który jest wytwarzany, on idzie bardziej do góry i jego linia, która się rozchodzi na zewnątrz, jest po prostu dłuższa, a hałas jest ten sam. Czyli de facto ci, którzy bliżej mieszkają, może tą uciążliwość mają, może trochę mniejszą, ale za to dalsze tereny również są poddane oddziaływaniu. W związku z tym, w moim przekonaniu, ta determinacja ludzi, te obawy o korzystanie ze specustaw powoduje, że ludzie są gotowi wychodzić na drogi. Znam miejsca, w którym podejmuje się protesty. Szkoda, bo wielu mieszkańców gminy Teresin, Wiskitki, Baranów, czyli terenu planowanej rezerwacji pod CPL, pod lotnisko, nie ma konsultacji społecznych, a my jesteśmy w całości prawie w tych gminach w korytarzach, jeśli nie drogowych, to kolejowych. Mało tego, dlatego ci ludzie z naszego punktu widzenia, my z moim synem opracowaliśmy krok po kroku, co należy zrobić, gdzie należy wysłać, a jeśli ci potrzebne jest więcej informacji, wejdź na nie dla CPK i tam będziesz miał wszystkie informacje. Nie rób tego przez internet, dlatego że stracisz dużo czasu, a przy okazji i nerw, i nie wyślesz tego, no chyba że to są specjaliści od informatyki, może z tym sobie poradzą, ale przyznam się, że spędziłem dużo czasu, żeby przetrenować i zobaczyć, jaka to jest ścieżka. Ścieżka jest bardzo trudna i bardzo niewygodna, a mało skuteczna. Może na tym polega właśnie, jak ja w Sejmie usłyszałem od pana ministra Horały, że jest to około 10 tysięcy na razie protestów, to w skali, która jest globalnie, to jest naprawdę niewiele. Ja wiem, że można manipulować informacjami, ale tym się brzydzę. Ja powiedziałem, jeśli w gminie wrócę do Żabiej Woli, że zebrali już prawie 5 tysięcy różnego rodzaju pism i petycji, stanowisk, protestów, to w takich gminach jak Konstantynów, w Łodzi i w innych miastach na południu zbiorą na pewno zdecydowanie więcej. Ja chcę powiedzieć, że nie będzie to dziesiątki tysięcy, a setki tysięcy protestów, z tym, że jak widać, kto się tym przejmuje? Pani redaktor, szanowni słuchacze, przecież referendum jest w Baranowie, które nas obliguje. To są trzy stanowiska rad gmin, nie dla CPK. To jest 30 stanowisk rad sołeckich i organizacji społecznych, nie dla CPK. To jest również nasz protest, który był wnoszony do Biura Planowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i tam lokalizacji dokładnej lotniska nie ma. My mamy również wizję innego rozwiązania,
rozwoju na przykład lotnictwa. Z Okęcia trzeba wyprowadzić cargo, czartery, tanie linie lotnicze, wojskowe lotnisko. Wówczas nam się poprawi możliwość, ilość odprawianych samolotów i zwiększymy ilość odprawianych pasażerów. Chcę powiedzieć, tak samo mamy dwa pasy startowe, jak na największym lotnisku Heathrow w Londynie. Tam odprawiają 80 milionów pasażerów. Tutaj odprawiamy 16 i mówimy, żeśmy się już zatkali. W związku z tym, jaki wniosek jest tego? Ci ludzie, którzy tam pracują, nie nadają się do pracy ze względów na niemerytoryczne przygotowanie do obsługi takiego lotniska, bo jest również możliwość. I uznajemy w naszym programie, że należy dbać o lotniska satelitarne. Budowanie molocha powoduje, że będą miały kłopoty takie lotniska dobre, jak w Gdańsku, jak w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach. Ja nie wspomnę o lotniskach satelitarnych typu Modlin, Radom i Łódź. Uważam, że w tym układzie czterech lotnisk, głównym jako Okęcie, jesteśmy w stanie odprawiać ponad 80 milionów. Także gdzie nam jeszcze i jaką mamy rezerwę? I nie za takie pieniądze, pani redaktor. Unia Europejska nie da nam na rozwój lotnictwa, da nam okrojone pieniądze ze względu na turbulencje, które podlegamy praktycznie. Jeśli to będzie powiązane z systemem prawnym, to będziemy mieli obcięte fundusze i będzie można skorzystać z tych okrojonych funduszy Unii Europejskiej na koleje i drogi. Oby tych funduszy okrojonych było jak najmniej. Tak bym sobie życzył. Natomiast popatrzmy, ile żeśmy oddali ostatnio torów, ile oddaliśmy autostrad czy obwodnic. To jest po prostu skandal. Poprzednia kadencja była dużo mówione o programach, to Mierzeja Wiślana, to milion samochodów elektrycznych, to stępka pod promy, to inne rzeczy. Boję się aż tego powiedzieć i przekazywać w przestrzeń publiczną, że zostanie to rozgrzebane i zostawione tak jak w Kanadzie, że lotnisko zostało wybudowane, potężne lotnisko i w tej chwili tylko odbywają się wyścigi samochodowe. Wracając do Heathrow, bardzo ważna informacja. Otóż oni starali się o budowę trzeciego pasa startowego. Na to przeznaczyli 14 miliardów funtów, co w przełożeniu na język polski i finansowy jest to 70 miliardów złotych na jeden pas startowy. A pan Wild chce wybudować cały węzeł z tym wszystkim za 30 miliardów. No to jest nierealne, to jest po prostu mamienie społeczeństwa, żeby rozgrzebać i być może zostawić tak jak Żarnowiec, jak wiele innych instytucji, mając spółkę z odpowiednimi apanażami i zarobkami, będziemy to ciągnąć, bo nasi muszą mieć gdzieś zatrudnienie. Wiem, że się narażam, wiem, że są również naciski na moje działania, nie tylko werbalne, medialne, ale również wiem, że interesują się również służby. Nic nie mam do ukrycia, w związku z tym mówię to, co czuję. Będziemy czekać na podsumowanie konsultacji społecznych. Czy jakie działania, ze względu, znaczy biorąc pod uwagę wyniki tych konsultacji, będą Państwo podejmować dalej? Czy właśnie mówię w kontekście wspomnianych przez Pana protestów? Uważam, że i tak jesteśmy na tyle łagodni, bo jeśli wspomniana sesja 22 stycznia i był zapraszany pan minister Horała i był zapraszany prezes nowej spółki, pan Wild, poprzedni pełnomocnik i wyrażali na początku zgodę, że przyjadą. Wiele mieszkańców Baranowa, okolic przyszło na tą otwartą sesję, że dowiedzą się coś nowego. Przewodniczący tej rady odczytał list, że ze względu na ważne sprawy przepraszają, że nie mogą uczestniczyć. Więc tak mniej więcej się nas traktuje jako ten czynnik społeczny. Więc dla mnie jest to nie do przyjęcia. Ja wiem, że w wyborach jest zupełnie inna sytuacja i zazwyczaj te hasła są najbardziej chwytliwe. Powiedz mi,
co mam ci obiecać, żebyś głosował czy głosowała na mnie. Więc później nie dziwmy się, że jak wybieramy takich ludzi, to podlegamy turbulencjom, bo oni szybciutko po ogłoszeniu wyników wyborów zapominają, co deklarowali się w środowisku. Czy wynik ten tak zwanych, podkreślam, tak zwanych konsultacji społecznych będzie miał wpływ? Ja przyznam się, że obróbka od strony rządowej ich będzie. Podanie zredukowanej ilości protestów będzie. Natomiast nie zmienia to naszej sytuacji, że nie będziemy pozwalać do grabieży naszych nieruchomości na zasadach takie, jak są w specustawach. Mówiłem 5 marca w Sejmie, że należy usiąść w tamtym miejscu i poprawić to, co jest popsute, czyli specustawę o CPK, specustawę kolejową i specustawę drogową. Wtedy tych turbulencji w środowisku będzie mniej. Ale na sesję również zostały przedstawione wnioski, które, znaczy uwagi do specustawy, które przedstawiła Rada Społeczna do spraw CPK, i te uwagi zostały w wielu przypadkach odrzucone. No właśnie, tu mamy przykład tego, że została powołana społeczna rada jako to ciało konsultacyjne, że najbliżej ma być, został powołany człowiek do kontaktów z radą społeczną. Chcę powiedzieć, że bardzo elokwentny, 2 lata już fajnie mówi okrągłymi zdaniami, z których niewiele wynika, praktycznie cały czas deklaracje i deklaracje. Mało tego, zaczyna przechodzić do ataku, a tak zrobił pan minister Wild, kiedy mówił, że ja wygłaszam jakieś, że tak powiem, rzeczy demagogiczne w środowisku. Są to wycieczki już zupełnie personalne, a ostatnio ten pełnomocnik do spraw kontaktów z Radą Społeczną również pozwala sobie na wycieczki osobiste. Takiej zgody mojej nie będzie i będę to piętnował publicznie. Chcę powiedzieć, że w Nieboczowach również zaatakował mnie, gdzie stanęli w obronie nieboczowianie, za co im dziękuję, bo widzą, że nic praktycznie nie ma. Oni się przeprowadzali 4 lata, a oni mówią, że w 120 dni nie da się tego zrobić. A jednym z osiągnięć, które przekazali na tym spotkaniu, to że zorganizowali spotkanie, jak to miało fajnie wyglądać, a wcale w środku tak fajnie nie jest. Czy wiedzą już Państwo, kiedy mogłyby się rozpocząć te wszystkie procedury? Mi się wydaje, że najpierw to muszą spełnić wszystkie warunki, bo jeśli ja, Kowalski Jan, chcę się budować na którejś z tych gmin albo w korytarzu drogowym, a pan minister mówi, że będzie wykupywał grunty, to bez lokalizacji lotniska, to gdybym ja poszedł do gminy, do starosty o wydanie warunków zabudowy i żeby mi wydali pozwolenie na budowę, to najpierw mnie pytają, no tak, ale niech pan, panie Kowalski, powie, na której to działce, a jeszcze nie wiem. No więc tak to mniej więcej wygląda traktowanie poważnych inwestycji, które zamierzają robić, a są totalnie nieprzygotowani do tego działania. Tak po prostu być nie może. To jest marnotrawienie również naszych pieniędzy. Chcę powiedzieć, że wiele obowiązków spadnie na samorządy, dlatego że chociażby przykład z brzegu. W sąsiedniej mojej miejscowości Maurycewie jest studnia. Binowa zaopatruje 6 miejscowości w wodę. Po zajęciu tego terenu byłaby zlikwidowana również studnia. 4 miejscowości spoza tego obszaru nie mieliby wody. Spadnie to na samorząd, bo to nie jest przyjemność, panie redaktor. To jest obowiązek dostarczenia tym ludziom wody. Za co? Czyli znowu za nasze pieniądze. Jeśli będą likwidowane domy pomocy społecznej, osoby starsze, którym trzeba pomóc, a mają 2-3 hektary, mają stary dom i oni mówią, że stąd się nie wyprowadzą, dostaną decyzję 120 dni, gdyby to było w tym celu publicznym, na wyprowadzenie się. Wtedy spadnie to obowiązek na samorządy, bo ci ludzie nie dość, że im zabiorą nieruchomość, to będą musieli gdzieś mieszkać. Muszą iść do wójta, żeby im dał lokale socjalne. Takich lokali praktycznie nie ma. Pytam każdego na każdym spotkaniu, czy są.
W związku z tym ta cała masa, ta otoczka, jeśli z tej strefy bezpośredniego zagrożenia szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale będą w sąsiedztwie o dużym hałasie, to te jednostki trzeba będzie przenieść w bardziej stabilne, odległe miejsce. To spadnie na samorządy. W związku z tym danie komuś, tak jak pan minister wtedy Wild mówił, że dostaniesz 2,5 tysiąca euro na uszczelnienie sobie okien. Ja wiem, że pan minister Wild mieszka poza zasięgiem tym i nie musi z tych pieniędzy korzystać, a za dobroduszność panu ministrowi Wildowi wtedy dziękowaliśmy. Ale nie tylko szkoły, szpitale zostaną przeniesione, zostaną również przeniesione kościoły i cmentarze. To jest chyba najbardziej delikatny temat właśnie tego przenoszenia. Czy mają Państwo informacje, kiedy i w jaki sposób mogłoby się to odbywać? Dopóki nie będzie tych warunków wszystkich środowiskowych do spełnienia tego, dopóki nie będzie lokalizacji, a muszą być dwie lokalizacje, one mogą się częściowo pokrywać, to mówimy tu o celu publicznym, a pamiętajmy, że około 4000 hektarów mówi się o części biznesowej. W związku z tym tutaj w moim przekonaniu specustawa nie powinna sięgać nas, a dobrowolne wykupy. I wtedy w ramach dobrowolnego ustalenia wartości danej nieruchomości będziemy mogli lub odmówimy sprzedaży tej nieruchomości. Więc dzisiaj chcę powiedzieć, że kierunki siły wiatrów to jest około 4 lat do 5 badania środowiska. Tego nie ma praktycznie. Mało tego, rząd działa na podstawie dokumentów, które były przygotowywane w 2010 roku. One są nieświeże jak ryby praktycznie i w wielu przypadkach już nie spełniają praktycznie żadnych standardów. Ja chcę powiedzieć, że no nie może tak być, że przez Bolimowski Park Krajobrazowy będzie szła linia kolejowa. Przecież mieszkamy obok Puszczy Kampinoskiej, dobra narodowego. To jest migracja ptaków, to są niespotykane owady różnego rodzaju zwierzęta, które są chronione. No, przypomnę tu w wierzbach naszych tych mazowieckich starych jest pachnica dębowa, która jest pod szczególną ochroną, a chroni ją traktat berliński z 1995 roku. W związku z tym to trzeba jakoś wszystko uporządkować. To trzeba konserwatorów zabytków, przyrody, krajobrazu, pozwoleń na budowę, różnych innych dokumentów, tysiące. Natomiast tego na dzień dzisiejszy nie mamy. To jest dowód na to, jak zostały ogłoszone te mapy. Jak pan minister Horała, czy pan prezes Wild mówi o tym, że to jest 70 tam ileś metrów, czy ileś map zrobionych, to ja chcę powiedzieć tak, roboty można zrobić dużo, może być ona bardzo duża, ale ona jest nieprzydatna dla tego celu, o którym my mówimy. Skończył się nam czas na dzisiejszą rozmowę, dlatego przypomnę, że gościem Radia Fama był dziś pan Tadeusz Szymańczak, poseł na Sejm pierwszej kadencji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.